Z największą przyjemnością witam pana doktora Stanisława Bajtlika z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Przyjemność jest tym większa, że pan doktor nie po raz pierwszy jest na wykładach Wszechnicy, a jest tak często, dlatego że jego wykłady cieszą się wielkim zainteresowaniem i uznaniem. Więc bardzo dziękuję panu doktorowi za przybycie. Temat jest o nieskończoności. Co prawda tytuł Stąd do nieskończoności kojarzy się także z literaturą, taką świetną powieścią Jamesa Joyce'a From Here to Eternity, ale myślę, że to nie będzie o literaturze, tylko o astronomii. Panie doktorze, o tym też cieszę się bardzo. Panie doktorze, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę państwa, symbolem nieskończoności jest ten znak. Nazywamy go lemniskatą i bardzo często można przeczytać, że jest to bez po prostu za głośno. Nie może pan stać? Nie może pan... Halo, halo? Nie przy kolumnie. Nie przy kolumnie. Musimy się odbijał drzwi. Dobrze. Ten znak. Nie skończyli. Ja mogę mówić głośno, tylko pewnie chcecie coś nagrywać. Ten znak nazywamy lemniskatą. Bardzo często można przeczytać, że jest to znak, który przedstawia węża zjadającego własny ogon, który nieustannie w nieskończoność odrasta. To nie jest prawda. Ten znak pojawił się w XVII wieku. Został zaproponowany przez Johna Wayliesa w jego dziele i konsekwentnie przez niego używany. Jest to po prostu znak graficzny. Zanim zaczniemy mówić o nieskończoności i o różnych paradoksach z nią związanych, zacznijmy od przytoczenia takiej oto historyjki o hotelu Hilberta. Hilbert to był wielki matematyk, jeden z twórców i realizatorów programu aksjomatyzacji matematyki, czyli zbudowania matematyki na podobieństwo geometrii euklidesowej, w której przyjmujemy kilka pojęć pierwotnych, a więc takich, których nie definiujemy, przyjmujemy kilka aksjomatów, a więc twierdzeń, których nie dowodzimy, a następnie drogą logicznego wnioskowania budujemy cały gmach wiedzy. Otóż wyobraźmy sobie niezwykły hotel. Nazwijmy go hotelem Hilberta, na cześć tego wielkiego matematyka. Niezwykłość tego hotelu polega na tym, że jest w nim nieskończenie wielka liczba pokoi. Do tego hotelu przyjeżdża wieczorem wycieczka, która też jest niezwykła, liczy bowiem nieskończenie wielu uczestników. Proszą o nocleg. Na co recepcjonista odpowiada: bardzo mi przykro, ale wszystkie pokoje w liczbie nieskończonej są zajęte. Ale jego asystentka mówi: zaraz, zaraz, coś wymyślimy. I następnie prosi wszystkich gości, aby ci, którzy mieszkają w pokoju o numerze N, gdzie N jest dowolną liczbą całkowitą, przenieśli się do pokoju numer 2N. A więc ci z pokoju numer 1 do pokoju numer 2, z pokoju numer 2 do pokoju numer 4, z pokoju numer 3 do pokoju numer 6 i tak dalej. Dzięki tej operacji zwolniły się wszystkie pokoje o numerach nieparzystych. A jak wiemy, jest liczb nieparzystych jest nieskończenie wiele. A więc mamy hotel, który był całkowicie zajęty i dzięki temu prostemu trikowi zwolniliśmy w nim nieskończenie wiele miejsc. Jest to możliwe dlatego, że liczb parzystych i nieparzystych jest tyle samo. No i nie powinno nas to specjalnie dziwić, bo każdej liczbie nieparzystej towarzyszy sąsiadka w postaci liczby parzystej. Jedynce dwójka, trójce czwórka i tak dalej. Ale o
najbardziej zaskakujące jest to, że możemy sobie wymyślić zbiory liczb, które nie są, jak mówimy, równoliczne. Ale zanim do tego przejdziemy, zauważmy, że problem nieskończoności, pojęcie nieskończoności wiąże się z pojęciem zero. Nieskończoność nie musi oznaczać czegoś ogromnego. Wprost przeciwnie. Możemy sobie wyobrazić dzielenie czegoś na nieskończenie wiele, nieskończenie małych części. I w ten sposób, w pewnym sensie, problem nieskończoności wiąże się z problemem zera. Mówię z problemem zera, dlatego że z zerem ludzie też mieli problem. Zero pojawiło się w europejskiej matematyce dopiero w średniowieczu. Wcześniej nie widziano możliwości używania zera. Zero bowiem oznacza coś, czego nie ma. Czy coś, czego nie ma, może istnieć? Zadawano sobie takie filozoficzne czy pseudofilozoficzne pytanie i to hamowało rozwój matematyki dosyć długo. Wprowadzenie zera doprowadziło do gwałtownego przyspieszenia rozwoju matematyki. Z tym dzieleniem na nieskończenie wiele, nieskończenie małych części wiążą się starożytne paradoksy. Na przykład paradoks Achillesa i żółwia. Achilles, potężny wojownik, bardzo sprawny, ściga się z żółwiem, symbolem ociężałości i powolności. Żeby ten wyścig miał jakikolwiek sens, Achilles daje żółwiowi folię. Żółw startuje z połowy dystansu. Startują w tym samym momencie. Kiedy Achilles dobiega do połowy dystansu, żółw jest przed nim, ponieważ w tym czasie jednak trochę się przesunął w kierunku mety. Kiedy Achilles dobiega do tego nowego położenia żółwia, żółw znowu jest przed Achillesem, bo w tym czasie znowu trochę się przesunął. Kiedy Achilles dobiega do tego kolejnego położenia żółwia, żółw znowu jest przed nim. Starożytni doszli do wniosku, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Wniosek ewidentnie sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem i z codziennym doświadczeniem. Ale proszę sobie wyobrazić, że ten problem, ten paradoks, paradoks ruchu, jeden z wielu paradoksów ruchu starożytnych, został rozwiązany dopiero w XVII wieku, kiedy powstały podwaliny analizy matematycznej i kiedy matematycy zrozumieli, że suma, nieskończenie wielu składników może być skończona. Zauważmy, że w naszym rozumowaniu o Achillesie i żółwiu mówimy o coraz krótszych odcinkach, zarówno drogi, jak i czasu potrzebnego na ich pokonanie. Suma tych odcinków jest skończona. Suma przedziałów czasu jest skończona. Achilles po skończonym czasie, w skończonej odległości prześcignie żółwia. No ten problem nieskończoności bywał atakowany z różnych stron. Wiązano z nim również pewne rozważania teologiczne, czy filozoficzne, a właściwie pseudofilozoficzne. Na przykład Giordano Bruno wiązał pojęcie nieskończoności z Bogiem. Uważał, że nieskończoność jest boskim atrybutem. To znajduje odzwierciedlenie w naszej tradycyjnej kolędzie karpińskiego. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Proszę zwrócić uwagę, ta strofa jest zbudowana z samych paradoksów. Wreszcie Kepler zastanawiał się, czy wszechświat, realny wszechświat, jest skończony czy nie. I w odróżnieniu od większości sobie współczesnych doszedł do wniosku, że wszechświat musi być skończony. Że rozmiary wszechświata muszą być skończone. Rozumował w bardzo słuszny sposób. Gdyby przestrzeń była nieskończona i równomiernie do nieskończoności wypełniona gwiazdami, to w którymkolwiek kierunku byśmy nie spojrzeli, nasz wzrok padłby na tarczę jakiejś gwiazdy. A więc całe niebo musiałoby świecić zarówno w dzień, jak i w nocy, równie jasno jak powierzchnia Słońca. Ponieważ w nocy jest ciemno, to Kepler uznał, aha, zatem wszechświat jest skończony i tych gwiazd
ciągnących się do granicy wszechświata jest na tyle niewiele, że w nocy widzimy takie dziury pomiędzy nimi i to jest właśnie czarne niebo. Angielski poeta William Wordsworth pisał: cierpienie jest wieczne, mroczne i ciemne i ma naturę nieskończoności. A więc szukano tej nieskończoności nie tylko w matematyce i we wszechświecie, ale również w takich sytuacjach. No i wreszcie słynna strofa Williama Blake'a: zobaczyć świat cały w ziarenku piasku, niebiosa w jednym kwiecie z lasu, w ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, w godzinie nieskończoność czasu. Czas związano również z wiecznością. Nie tylko z licznością, nie tylko z rozmiarami, ale z rozciągłością w czasie. No i wreszcie przełom w zrozumieniu i badaniach nieskończoności przyszedł pod koniec XIX wieku. Wielki niemiecki matematyk Georg Cantor, urodzony w Petersburgu, zajął się badaniem nieskończoności. Przypłacił za to bardzo wysoką cenę, cenę ostracyzmu środowiskowego. Jego prace, fundamentalne prace, były wyśmiewane przez środowisko, a samo zajmowanie się problemem nieskończoności było przedmiotem szyderstw. Cantor w stanie obłędu zmarł w przytułku w Halle. Przejdźmy więc do tych fundamentalnych, przełomowych odkryć dotyczących natury nieskończoności. Powiedzieliśmy, że liczb całkowitych jest nieskończenie wiele. To oznacza, że nie możemy podać największej liczby. Nie możemy, bo gdybyśmy powiedzieli, jaka ta liczba jest, to moglibyśmy do niej dodać jeden i otrzymalibyśmy liczbę jeszcze większą. I tak możemy zrobić dla każdej liczby. W anegdocie o hotelu Hilberta pokazaliśmy, że liczb parzystych i nieparzystych jest tyle samo, co nas specjalnie nie zaskoczyło. Ale pewnie dla niektórych z Państwa będzie zaskakujące stwierdzenie, że liczb wymiernych, czyli takich, które dadzą się przedstawić w postaci ułamka właściwego, czyli liczba całkowita nad kreską ułamkową i liczba całkowita pod kreską ułamkową, jest równie wiele jak liczb całkowitych. Ale proszę zwrócić uwagę, pomiędzy jedynką a dwójką zawiera się nieskończenie liczb wymiernych, nieskończenie wiele ułamków. Więc wydawałoby się, że liczb wymiernych powinno być o wiele więcej niż liczb całkowitych. Tymczasem można bardzo łatwo pokazać, że jest ich tyle samo. Zbudujmy bowiem taką oto tabelę. W pierwszym wierszu wypiszmy liczby całkowite. W następnym wierszu zbudujmy w ten sposób, że tutaj stawiamy jedynka podzielona przez dwójkę. Następnie jedynka podzielona przez trójkę, jedynka podzielona przez czwórkę i tak dalej. Dalej mamy jedynka podzielona przez trójkę, dwójka podzielona przez trójkę i w ten sposób budujemy taką tabelę. Proszę zwrócić uwagę, że w tej tabeli oczywiście niektóre liczby się powtarzają, na przykład te jedynki, na przykład tutaj mamy dwie czwarte, czyli jedną drugą, która się nam powtarza z tą jedną drugą i tak dalej. Ale w tej tabeli pojawią się wszystkie liczby, w tej tabeli pojawią się wszystkie liczby wymierne. Każda liczba wymierna pojawi się i możemy przewidzieć, w którym miejscu, w której kolumnie i w którym wierszu. A następnie, co to znaczy, że liczb jednego rodzaju jest tyle samo, co liczb drugiego rodzaju? W szczególności, że liczby wymiernych jest tyle samo, co liczb całkowitych. No to oznacza, że możemy każdej liczbie wymiernej przypisać w jednoznaczny sposób jedną i tylko jedną liczbę całkowitą. Innymi słowy, że możemy ponumerować liczby wymierne. No i proszę zwrócić uwagę, numerujemy. To będzie liczba numer 1. To będzie liczba numer 2, to będzie liczba numer 3, to będzie liczba numer 4, jedynkę pomijamy, bo już była, to będzie liczba numer 5, to będzie liczba numer 6, numer 7, pomijamy, bo to już było, numer 8, numer 9 i tak dalej. I w ten sposób, takim ruchem,
możemy każdej liczbie wymiernej przypisać liczbę całkowitą. A to oznacza tyle, że te dwa zbiory są równoliczne. Mówiąc nieściśle, że zawierają tyle samo elementów, choć jeden i drugi zbiór zawiera ich nieskończenie wiele. Choć pomiędzy jedynką a dwójką mamy nieskończenie wiele liczb wymiernych, to okazuje się, że w tym sensie takiej zdolności do ponumerowania te zbiory liczb całkowitych i liczb wymiernych są równoliczne. No, można by pomyśleć zatem, no to może zbiory wszystkich liczb są równoliczne, takie nieskończone. Otóż nie. Proszę Państwa, już starożytni odkryli liczby rzeczywiste, czyli liczby, których nie da się przedstawić w postaci ułamka właściwego, takiego, że mamy liczbę całkowitą podzieloną przez inną liczbę całkowitą, lub w postaci ułamka dziesiętnego, skończonego bądź okresowego. Przykładami takich liczb rzeczywistych są na przykład pierwiastek z dwóch. Możemy wypisać, że to jest 1,41, ale to jest tylko przybliżenie. Gdybyśmy chcieli wypisać dokładną wartość, to musielibyśmy podać nieskończenie wiele cyfr po przecinku. Inny przykład to jest liczba pi. Liczba pi, czyli stosunek długości obwodu okręgu do średnicy. W każdym okręgu obwód jest przeszło 3 razy większy niż średnica i to jest stała liczba. Ale znowu, nie możemy podać jej dokładnej wartości, bo ilość cyfr po przecinku jest nieskończona. Były różne metody wyliczania, dokładnego wyliczania tej liczby pi i były różne sposoby zapamiętywania jak najdłuższego rozwinięcia. W czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej, to było bardzo dawno temu, kiedy jeszcze nie było kalkulatorów nawet, uczono nas takiego wierszyka. Kuć i orać w dzień za wzięcie, bo pracy nie ma bez trudu. Kołyszesz szczęścia okręcie. Robota to potęga ludu. Proszę zwrócić uwagę. Ilość liter w kolejnych słowach tego mnemonika, jak nazywamy, to odpowiada kolejnym cyfrom rozwinięcia liczby pi. Mamy 3, mamy 1, mamy 4, po czwórce tu się pojawia jedynka i tak dalej, i tak dalej. Ten wierszyk jest jeszcze dłuższy. Można było w ten sposób zapamiętać 20 parę cyfr znaczących po przecinku w rozwinięciu liczby pi. Z tym te liczby, odkrycie liczb, jak mówimy, niewymiernych, a więc takich, które nie dają się przedstawić w postaci ułamka, było szokujące dla Pitagorejczyków. Te liczby zostały odkryte w szkole Pitagorasa. I legenda mówi, że ten, który z kręgu zaufanych Pitagorasa, który zdradził, że takie liczby istnieją, został zamordowany. Oni trzymali to w tajemnicy. No i teraz można się zastanowić, wszystkie liczby, takie liczby, z jakimi praktycznie Państwo w życiu się spotykacie, nazywamy liczbami rzeczywistymi. To są liczby całkowite, liczby wymierne oraz takie właśnie niewymierne liczby, jak pierwiastek z dwóch czy pi. Zastanówmy się i nazywamy te liczby liczbami rzeczywistymi. Oczywiście w praktyce posługujemy się przybliżeniami tych liczb niewymiernych. Musimy ich urwać na którymś miejscu po przecinku, bo w komputerze czy w kalkulatorze nie zmieści się więcej cyfr znaczących niż ileś tam. I teraz zastanówmy się, skoro udało nam się ponumerować liczby wymierne liczbami całkowitymi, czyli wykazać, że to są zbiory równoliczne, czy możemy to zrobić dla liczb rzeczywistych? No i można udowodnić, że tego się zrobić nie da. Bardzo często możecie usłyszeć, że nie można udowodnić, że czegoś się nie da. Można tylko udowodnić, że coś się da, no bo żeby udowodnić, że coś się da, no to trzeba to coś zrobić. Ale jak nie potrafimy czegoś zrobić, to jeszcze nie znaczy, że ktoś inny nie potrafi. To nie jest prawda, bo w matematyce możemy udowodnić,
że czegoś się zrobić nie da. I zaraz udowodnimy, że liczb rzeczywistych nie da się ponumerować liczbami całkowitymi. I to będzie jedyny wymagający skupienia fragment w tym wykładzie. Także proszę się skoncentrować i spróbować zrozumieć to, o czym mówię. Otóż co by to oznaczało? W jaki sposób dowodzimy w matematyce, że czegoś się zrobić nie da? Dowodzimy przez sprowadzenie metodą ad absurdum, czyli przez sprowadzenie do sprzeczności. Zakładamy, że zrobić się da i wykazujemy, że z tego wynika jakaś sprzeczność, jakiś nonsens. To znaczy, że to założenie jest błędne. To znaczy, że tego się zrobić nie da. A zatem załóżmy, że wszystkie liczby rzeczywiste da się ponumerować liczbami całkowitymi. Skoro się da, to znaczy, że można zrobić taką listę wszystkich nieskończenie wielu liczb rzeczywistych. To znaczy, że każda liczba rzeczywista, wymierna czy niewymierna, na tej liście gdzieś się znajdzie. Na przykład wyobraźmy sobie, że ta lista wygląda w taki sposób. Ale możemy sobie wymyślić dowolną inną listę. I teraz, wychodząc z tego założenia, że zbudowaliśmy listę zawierającą wszystkie liczby rzeczywiste, następnie możemy te liczby ponumerować. 1, 2, 3, 4, 5, tak. Wychodząc z założenia, że to się udało nam zrobić, zbudujemy taką liczbę rzeczywistą, której z całą pewnością na tej liście nie ma. Mało tego, podamy przepis, jak taką liczbę zbudować dla dowolnej takiej tabeli. Jak ktoś z Państwa wypisałby obok inną taką tabelę, taką listę, to ja mu zbuduję liczbę, której na pewno w jego tabeli nie będzie. Zrobimy to w ten sposób, że budujemy tę oto liczbę taką metodą, że cyfrę stojącą na pierwszym miejscu po przecinku zastępujemy cyfrą o jeden większą. Cyfrę stojącą w drugiej liczbie, na drugim miejscu po przecinku zastępujemy cyfrą o jeden większą. Czyli tę siódemkę zastępujemy ósemką. Tę dziewiątkę zastępujemy zerem. Stojącą na czwartym miejscu po przecinku, w czwartej liczbie w naszej kolumnie, jedynkę, zastępujemy dwójką. I tak dalej. A następnie powiadamy tak. Tej liczby na pewno nie ma w tej kolumnie. Dlaczego? No bo wyobraźmy sobie, że znajduje się ona na n-tym miejscu. To znaczy, że na n-tym miejscu po przecinku musiałaby mieć taką liczbę, jak ta liczba, którą tam wypisaliśmy. No ale przecież tę liczbę zbudowaliśmy tak, aby na tym n-tym miejscu była liczba o jeden większa. Czyli, że to nie jest ta liczba. A więc nie da się, jeżeli ktoś z Państwa nie zrozumiał tego, to trudno, ale proszę się nie przejmować, zrozumie dalszą część wykładu. Natomiast pewnie część z Państwa zrozumiała, że mamy sposób na pokazanie, że nie da się ponumerować liczb rzeczywistych liczbami całkowitymi. Co to oznacza? Liczb całkowitych jest nieskończenie wiele. I liczb rzeczywistych jest nieskończenie wiele. Ale nie da się przypasować jednego zbioru do drugiego. To znaczy, że liczb rzeczywistych jest istotnie więcej niż liczb całkowitych. A więc, że mamy większą i mniejszą nieskończoność. Mamy dwie nieskończoności, ale one do siebie nie przystają. To było przełomowe odkrycie. I Cantor przypłacił to zdrowiem i obłędem. Otóż możemy podać inne przykłady takich paradoksalnych rzeczywistości. Na przykład można udowodnić, że odcinek zawiera tyle samo punktów, co prosta. Chociaż odcinek jest krótki, a prosta jest nieskończenie długa. Dalej, możemy pokazać, że dwuwymiarowa płaszczyzna nieskończona zawiera tyle samo punktów, co linia. Chociaż linia jest jednowymiarowa. Możemy zbudować taką bowiem konstrukcję. Ta konstrukcja nazywa się dywanem Sierpińskiego. Weźmy sobie nieskończoną prostą, ale tak ją załammy. W następnym kroku załammy ją jeszcze gęściej.
W następnym kroku jeszcze gęściej. I kontynuując to w nieskończoność, możemy sprawić, że przez każdy punkt, jakiego byśmy nie podali, powiedzmy, interesuje nas ten punkt na płaszczyźnie, to po odpowiedniej ilości załamań tej prostej, ta prosta przejdzie przez ten punkt. To znaczy, że każdemu punktowi na płaszczyźnie możemy przypisać punkt na tej łamanej. No to znaczy, że tych punktów jest tyle samo. No i w ten sposób Cantor doszedł do czegoś, co dzisiaj nazywamy rachunkiem nieskończoności. Wprowadził symbol Aleph 0, Aleph to jest pierwsza litera hebrajskiego alfabetu, na oznaczenie nieskończoności odpowiadającej liczbom całkowitym, czy liczbom wymiernym. Matematycy powiadają, że moc zbioru liczb całkowitych, czy moc zbioru liczb wymiernych, to jest Aleph 0. Czyli ta taka najmniejsza nieskończoność. Na oznaczenie mocy zbioru liczb rzeczywistych, których, jak pokazaliśmy, w pewnym sensie jest więcej, bo nie da się tych dwóch zbiorów do siebie przyłożyć, wprowadził oznaczenie Aleph 1. Czyli moc zbioru liczb rzeczywistych to jest Aleph 1. No i ta moc jest większa niż moc Aleph 0. Czyli jak gdyby, mówiąc nieściśle, liczb rzeczywistych jest więcej, nieskończoność liczb rzeczywistych jest większa niż nieskończoność liczb naturalnych. Można podać sposoby konstruowania kolejnych nieskończonych zbiorów, których moc będzie większa niż moc liczb rzeczywistych. I ten proces można kontynuować w nieskończoność. Okazuje się, że nieskończoności jest nieskończenie wiele. A ta największa nie istnieje, podobnie jak nie istnieje największa liczba całkowita. Bo jak ktoś nam poda zbiór i powie, to już jest zbiór o największej mocy nieskończonej, to ja mu podam przepis, jak ten zbiór przerobić, żeby powstał kolejny zbiór, który będzie miał jeszcze większą moc. I powstaje takie oto pytanie, czy da się zbudować zbiór, który miałby większą moc, czyli mówiąc nieściśle, był liczniejszy niż zbiór liczb całkowitych, ale mniejszą moc, czyli mówiąc nieściśle, był mniej liczny niż zbiór liczb rzeczywistych. I to jest jeden z problemów w matematyce, który jest do dziś nierozwiązany. W matematyce funkcjonuje tak zwana hipoteza continuum, która mówi, że pomiędzy tymi nieskończonościami już nie ma miejsca na żadną inną nieskończoność. Czyli, że nie ma zbioru, który byłby mocniejszy niż zbiór liczb całkowitych, ale mniej mocny niż zbiór liczb rzeczywistych. Że te dwie nieskończoności tak ze sobą sąsiadują, że tam już się nie da nic włożyć. I podobnie z dalszym ciągiem tej hierarchii liczb nieskończonych. Analiza własności nieskończoności prowadzi do innych zaskakujących wniosków. Mianowicie można zadać pytanie, czy istnieje zbiór wszystkich zbiorów? Takich, które nie zawierają siebie jako podzbiory, ale to jest już... Nie będziemy w to wchodzili. Mamy zbiór gruszek i zbiór śliwek. Możemy utworzyć zbiór, który się będzie składał z dwóch elementów. Przy czym te elementy to już nie będzie pojedyncza śliwka ani pojedyncza gruszka, tylko to jeden element to będzie cały zbiór śliwek, a drugi to będzie cały zbiór gruszek. Powstał w ten sposób nowy dwuelementowy zbiór. I tak dalej. No i powstaje pytanie, czy można utworzyć zbiór wszystkich zbiorów? I okazuje się, że nie można. Nie istnieje zbiór wszystkich zbiorów. To jest problem, który wiąże się z tak zwanym paradoksem Russella, Bertranda Russella.
brytyjskiego matematyka i filozofa. Otóż istnieje wiele wersji sformułowania paradoksu Russella, ale jedna z nich, moja ulubiona, jest taka. W pewnym miasteczku mieszka fryzjer, który strzyże tylko tych, którzy sami siebie nie mogą ostrzec. I teraz spróbujmy się zastanowić, czy ten fryzjer może się ostrzec, czy nie. Jeżeli powiemy, że może się ostrzec, no to znaczy, że się nie może ostrzec, bo strzyże tylko tych, którzy się nie mogą ostrzec. Ale jeżeli się nie może ostrzec, to znaczy, że się może ostrzec, no bo on właśnie strzyże tych, którzy się nie mogą ostrzec. I tak w koło Macieju. I to w pewien sposób logiczny, którego tu nie będziemy zgłębiali, wiąże się właśnie z tym głębokim paradoksem Russella dla zbiorów. I wreszcie można zadać pytanie takie. No dobrze, teraz mówiliśmy o matematyce. A jak to jest w realnym świecie? My wiemy, że pojęcie liczby urodziło się z potrzeby liczenia. Jak mówił niemiecki matematyk, liczby naturalne, czyli te liczby całkowite, dodatnie, stworzył dobry Bóg. Cała reszta jest wymysłem człowieka. Podejrzewamy, że matematyka urodziła się w ten sposób, że pasterz wyganiał z zagrody owce na pastwisko, a wieczorem spędzał je z powrotem. I chciał się przekonać, czy wszystkie trafiły z powrotem do zagrody, czy się nie zgubiły. Jak mógł to zrobić? No mógł zrobić tak, że przygotować sobie zapas kamieni i za każdym razem, jak kolejna owca wybiegała na pastwisko, odkładać na kubkę jeden kamień. Kiedy owce wracały, zdejmowałby kamień z tej kubki. Jeżeli liczba owiec zgadzałaby się z liczbą kamieni, to by znaczyło, że wszystko jest w porządku. W innym przypadku oznaczałoby to, że któraś owca zginęła. Proszę zwrócić uwagę, owca, żywe stworzenie i kamień, rzecz z kompletnie innej bajki. Ale nagle ludzie dostrzegli, że jedno i drugie ma coś wspólnego. Że 5 owiec i 5 kamieni i 5 śliwek i 5 koni mają ze sobą coś wspólnego. I to coś, to jest właśnie pojęcie liczby 5. Więc powstaje pytanie, czyli że matematyka ma związek z rzeczywistością. Przynajmniej jej część. I powstaje pytanie, czy tak jak ludzie odczuwali te filozoficzne bóle, czy ma sens mówienie o zerze? Zero, czyli nic. Czy nic może istnieć? Skoro nic to jest nic, no to znaczy, że tego nie ma. A jak tego nie ma, no to nie ma zera. Podobnie było z problemem nieskończoności. Czy nieskończoność może istnieć w realnym wszechświecie? I co by to oznaczało? No to by oznaczało, że w wyniku pomiaru jakiejś wielkości fizycznej otrzymalibyśmy wynik nieskończoność. Tak jak dostajemy wynik 5 metrów, 7 amperów, 2 kilogramy, dostalibyśmy wynik nieskończoność czegoś tam. Czy można sobie wymyślić, już nie mówię o przeprowadzeniu w praktyce, ale wymyślić taki eksperyment, w którym wynik pomiaru byłby nieskończony. No i na ten temat do dziś trwają spory, choć większość fizyków uważa w taki oto sposób. Należy rozróżnić nieskończoności potencjalne od nieskończoności aktualnych. Te dwa terminy są używane przez filozofów i filozofów nauki. Nieskończoność potencjalna to jest nieskończoność, którą możemy sobie wyobrazić, którą możemy otrzymać jako odpowiedź w wyniku przeprowadzonych przez nas obliczeń, ale której nie możemy zmierzyć w żadnym dającym się do pomyślenia eksperymencie. Nieskończoność aktualna to byłaby nieskończoność, która istnieje w realnym świecie,
i która przynajmniej w zasadzie jest możliwa do zmierzenia, do uzyskania jako wynik pomiaru. No i na tej planszy mamy historię, jak różni myśliciele w różnych epokach spoglądali na ten problem. Tu jest jeszcze nieskończoność absolutna, ale o tym nie będę w ogóle mówił, bo to jest nieskończoność, która się pojawia w teologii, a ja się na teologii nie znam, więc nie będę tego komentował. Otóż Platon uważał, że istnieją aktualne nieskończoności, czyli że w realnym świecie występują nieskończoności. Tomasz Zakwinu uważał, że nieskończoności nie ma. Nieskończoność to jest atrybut Boga, nic, co ma coś wspólnego z materią, nie może być nieskończone. David Hilbert, ten genialny matematyk, od którego zaczęliśmy, uważał, że istnieją potencjalne nieskończoności. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że rozmiar wszechświata jest nieskończony. Ale nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć. W jaki bowiem sposób mierzymy rozmiar Ziemi? No wysyłamy pana Magellana, żeby płynął i on wiemy, z jaką prędkością płynął dookoła świata, jak długo mu to zajęło i wiemy, jaki jest obwód Ziemi. Nie jesteśmy w stanie wysłać nikogo do nieskończoności na końcu wszechświata. Nie jesteśmy w stanie wysłać promienia świetlnego, który by do nas powrócił. Jeżeli wszechświat jest nieskończony, to ten sygnał poleci i będzie leciał w nieskończoność i nigdy do nas nie wróci. Więc na tym polega potencjalność takiej nieskończoności, jak na przykład rozmiar wszechświata, no i fakt, że nie jest to nieskończoność aktualna, bo nie jest to, nie możemy tego uzyskać jako wynik pomiaru. Bertrand Russell uważał, że istnieją zarówno potencjalne, jak i aktualne nieskończoności. Kurt Gödel uważał, podobnie jak Hilbert, że istnieją, Kurt Gödel, genialny matematyk, ten, który wykazał, że w systemach aksjomatycznych, systemach w matematyce zawsze istnieją pytania, na które nie ma odpowiedzi, prawda lub fałsz. Że musi tak być. On uważał, podobnie jak Hilbert, że istnieją potencjalne, ale nie aktualne nieskończoności. No i wreszcie sam Georg Cantor uważał, że istnieją zarówno potencjalne, jak i aktualne nieskończoności. Ale żeby Państwu przybliżyć ten problem aktualnych nieskończoności, to przeprowadźmy następujący eksperyment myślowy. Bierzemy lampkę, taką na biurko. Zapalamy tę lampkę i trzymamy zapaloną przez pół godziny. Następnie gasimy ją na 15 minut. Potem zapalamy na 7,5 minut. Z kolei gasimy na 3,75 minuty. Następnie zapalamy na połowę tego czasu. I tak dalej, i tak dalej. Te okresy są coraz krótsze, tak jak te okresy, które rozważaliśmy przy wyścigu pomiędzy Achillesem i żółwiem. Wiemy, że te okresy będą coraz krótsze i że się wysumują do jednej pełnej godziny. No to pytanie jest takie, no godzina upłynie, jakiś zegar nam powie, koniec tej zabawy. I pytanie jest takie, czy na końcu, po upływie jednej godziny, ta lampka będzie zapalona czy zgaszona? No to jest pytanie, na które odpowiedź jest trudna. I niektórzy się do dziś kłócą, jaka jest prawda. A moim zdaniem odpowiedź jest taka, na to pytanie nie ma odpowiedzi i być nie może. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, w realnym pościgu Achillesa i żółwia te odcinki czasu były w naszej głowie, ale nie w realnym procesie. W tym eksperymencie te realne odcinki czasu są realne. Musimy przełączyć przełącznik. Coś się musi zdarzyć w rzeczywistości.
I teraz, co by to oznaczało, gdybyśmy potrafili na takie pytanie odpowiedzieć? To by oznaczało, że przeprowadziliśmy w skończonym czasie nieskończoną liczbę fizycznych operacji. To się wiąże z takim pytaniem, co do którego również informatycy się kłócą. Czy da się zbudować komputer, który w skończonym czasie przeprowadziłby nieskończoną liczbę operacji? No większość uważa, że się nie da. Bo gdyby się dało, to byśmy na przykład potrafili podać, jaka jest ostatnia cyfra w nieskończonym rozwinięciu liczby pi. Bo jedna operacja to byłoby wyznaczenie jednej kolejnej cyfry w rozwinięciu. Skoro potrafimy zrobić nieskończenie wiele operacji w skończonym czasie, to w skończonym czasie potrafimy wypisać całą liczbę pi. No przecież to jest nonsens. Pytanie takie, co nam zabrania zrobić taki eksperyment? Ano to nam zabrania, że w pewnym momencie musimy przełączać tę lampkę tak szybko, że wchodzimy w obszar, w którym działają prawa mechaniki kwantowej. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Nie da się dowolnie określać przedziału czasu. Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że pewne wielkości fizyczne nie mogą być jednocześnie dowolnie dokładnie zmierzone. A więc wchodzimy w taki obszar, że przestajemy być w stanie kontrolować długość tych odcinków czasu. Nie jesteśmy w stanie kontynuować tego eksperymentu. Czyli tego rodzaju aktualna nieskończoność jest przed nami schowana przez zasady mechaniki kwantowej. Pewnie wszyscy słyszeliście o czarnych dziurach i o tym, że w ich centrach znajdują się osobliwości. To znaczy, że materia jest tam ściskana do nieskończonych gęstości. No ale znowu, my nie możemy zajrzeć do wnętrza czarnej dziury. Tego typu osobliwości są schowane pod horyzontem, pod który nie możemy zajrzeć. Istnieje twierdzenie, czy też raczej hipoteza, którą nazywamy hipotezą kosmicznego cenzora, która mówi, że nie istnieją nagie osobliwości. Kosmiczny cenzor zabrania ukazywania tej nagości. A więc znowu taka osobliwość we wnętrzu czarnej dziury staje się dla nas osobliwością potencjalną. My ją możemy sobie rozważać, my ją możemy uzyskać w rozwiązaniach równań matematycznych, ale my jej nigdy nie będziemy mogli zaobserwować. No i z tym się też wiąże takie pytanie na temat, którego kłóciłem się z moimi kolegami. Czy jeżeli aprioryczne prawdopodobieństwo, czyli takie przed doświadczeniem jakiegoś zdarzenia wynosi zero, to czy to zdarzenie może się zdarzyć, czy nie? No i przykład jest taki. Wybierzmy sobie punkt na płaszczyźnie, na kartce papieru. A następnie weźmy do ręki igłę, zamknijmy oczy i dziubnijmy w tę kartkę. Jakie jest prawdopodobieństwo trafienia w ten punkt? No a aprioryczne prawdopodobieństwo jest zero, bo rozmiary punktu są zero. Rozmiary kartki są skończone. Prawdopodobieństwo w tym wypadku to jest stosunek powierzchni punktu do powierzchni kartki. Powierzchnia punktu 0, 0 przez coś tam daje 0. Prawdopodobieństwo jest zero. No ale przecież w któryś punkt trafimy. W ten, w który trafimy, też prawdopodobieństwo było zero, a mimo to trafiliśmy. To jest złe rozwiązanie. Nie da się zrobić igły, która miałaby ostrze o rozmiarach zero. Każda igła, jak ją weźmiemy pod mikroskop, to się okaże, że wygląda mniej więcej tak jak tępy ołówek. Czyli, że tak naprawdę tą igłą nie trafiamy w punkt, tylko trafiamy w pewien, choćby maleńki, obszar. A dla niego prawdopodobieństwo już nie jest zero. Jest skończone. Może być bardzo małe, ale jest skończone.
No i wreszcie na koniec uwaga, że niezależnie od wieloletnich zmagań z pojęciem nieskończoności, od definicji filozoficznej, teologicznej, fizycznej, dla każdego z nas nieskończoność powinna oznaczać to samo, że nasze własne życie jest skończone i nieskończoność dla każdego z nas polega na tym, co w tym skończonym czasie zdołamy zdziałać. A tych, którzy aspirują do osiągnięcia nieskończoności, warto przestrzec. Nieskończoności jest wiele, a ta największa nie istnieje. Za to stąd do wieczności jest bliżej, niż nam się wydaje. A to jest scena z filmu, który Pan wspomniał na samym początku. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, bardzo dziękujemy. O najtrudniejszych sprawach można mówić tak, że wszyscy siedzą z rozdziawionymi gębami, przepraszam za wydarzenie, i słuchają. No mam nadzieję, że też rozumiecie. Ja też mam nadzieję, że przynajmniej częściowo. Proszę Państwa, mam nadzieję, że nie są Państwo porażeni erudycją Pana doktora i zachęcam do zadawania pytań, bo jest okazja. Nawiążę do astronomii. Czy zgodnie z teorią wieloświata, tych światów będzie nieskończoność, czy właśnie mniejsza nieskończoność? Zacznijmy od tego, co to jest teoria wieloświata. Żeby to wyjaśnić, to trzeba zacząć od tego, co to jest nauka. Nauka to jest coś, co rozwija się zgodnie z metodą naukową, polegającą na obserwacji, jakimś uogólnieniu, jakiejś idealizacji, zrobieniu jakiegoś modelu matematycznego, wyciągnięciu przewidywań i ich sprawdzeniu empirycznemu. Oprócz takiej nauki, taka nauka, pole takiej nauki jest otoczone takim obszarem takiej ziemi niczyjej, tak jak między dwiema walczącymi armiami jest pas ziemi niczyjej. To pomiędzy twardą nauką, a tym obszarem zupełnej naszej ignorancji jest taki pas ziemi niczyjej i to jest pas, na którym harcują tacy fantaści naukowi, którzy snują różnego typu spekulacje, które są przynajmniej dzisiaj w żaden sposób niemożliwe do sprawdzenia. I ta hipoteza wielu światów należy do tego obszaru. Jest to bardziej taka fantazja. To nawet nie jest teoria matematyczna, to nawet nie jest spekulacja matematyczna. To jest raczej machanie rękami i fantazjowanie na temat tego, czy świat, w którym żyjemy, jest wszystkim, co istnieje. I to, co źródłem tego typu spekulacji i fantazji, jest pytanie, dlaczego nasz świat wygląda tak, a nie inaczej. Dlaczego prawa przyrody są takie, a nie inne? Dlaczego wartości stałych fizycznych są takie, a nie inne? Dlaczego liczba wymiarów przestrzeni jest 3, a nie 7? I tak dalej. I ci fantaści powiadają tak. Ten nasz świat jest jednym z wielu. Poza nim, nie przenikając się z nim, istnieją inne światy, w których prawa przyrody są inne. Wartości stałych fizycznych są inne. I tak dalej. Ale czy tych światów byłoby nieskończenie wiele? Czy nie? No to jest... My nawet nie wiemy, czy nasz świat jest skończony, czy nie. Więc tym bardziej nie jesteśmy w stanie spekulować na temat tego, co dzieje się poza naszym światem. Nasz świat powinien być skończony, ze względu na to, że zamyka się czas w przestrzeń w końcu. Nie. Wokół jakiejś masy. Tak. Wszechświat powstał. Ewolucję wszechświata możemy rozważać od momentu tak zwanego Wielkiego Wybuchu, który miał miejsce około 14 miliardów lat temu. Ponieważ prędkość światła, czyli maksymalna prędkość, z jaką cokolwiek, łącznie z informacją, z jakimkolwiek oddziaływaniem, z jakąkolwiek formą materii, może się poruszać, jest skończona i wynosi 300 tysięcy km na sekundę. Zatem nawet jeżeli nasz wszechświat jest nieskończony, to obszar, który możemy obserwować i obszar,
z którego mogły do nas dotrzeć jakiekolwiek oddziaływania, jakiekolwiek sygnały, obszar, który może być z nami w jakikolwiek sposób przyczynowo związany, musi być skończony, bo to jest ten obszar, z którego sygnały mogły do nas dotrzeć w trakcie 14 miliardów lat. Co jest poza tym obszarem, tego nie wiemy. Być może ten świat jest skończony, a być może jest nieskończony. A to może tutaj. Pytanie filozoficzne, tak troszeczkę. Właśnie, czy bieg czasu rozpoczął się w momencie wielkiego wybuchu, czy ten czas sobie tak biegnie niezależnie? No tak, co to jest czas, to jest bardzo dobre pytanie. Ja wiele razy dawałem wykłady na ten temat. Święty Augustyn powiedział, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Ale gdy ktoś mnie zapyta, to widzę, że nie wiem. Nie ma definicji czasu. Nie wiemy, dlaczego czas płynie tylko w jedną stronę. Dlaczego ten wymiar czasowy jest istotnie różny niż wymiary przestrzenne. W przestrzeni możemy się poruszać w dowolnym kierunku. A w czasie podróżujemy tylko w jedną stronę. Są spekulacje, ale znowu to są spekulacje może trochę bardziej uzasadnione niż te spekulacje na temat teorii wielu światów, że na samym początku, w tym momencie wielkiego wybuchu, nie było czasu. Że czas niejako urodził się wskutek ekspansji przestrzeni. Że się wyłonił. Ale to są matematyczne sztuczki, matematyczne rozważania. I jak na razie nie wiemy, skąd się wziął czas i co to jest czas. Ktoś jeszcze? Pan miał tylko jeszcze jedno pytanie. No tak, chodziło mi o to, nawiązując do właśnie pojęcia nieskończoności. Czy nasz wszechświat będzie się rozszerzał w nieskończoność, czy jest po prostu jednym ze wszechświatów cyklicznych? No to co do tego też, to też tego nie wiem. No ja rozumiem, ale jest to jednak hipoteza naukowa. No to jest hipoteza naukowa, ale oparta wyłącznie na spekulacjach matematycznych. Nie oparta na żadnych obserwacjach, na żadnych doświadczeniach. To jest jedna matematyka, równania, które opisują, które jak sądzimy opisują ewolucję wszechświata, dopuszczają pewne takie sytuacje. A zarówno cykliczność, jak i taką nieskończoną ekspansję. Ale jak... Czyli dzisiaj nauka i astronomia nie jest w stanie tego przesądzić? Nie. Bo jednak zdania są różne. Nie są. Nauka dostarcza wiedzy pewnej, choć niepewnej. Pewnej należy rozumieć zgodnej z dzisiejszą wiedzą eksperymentalną, zasadami prowadzenia obserwacji itd. Paradoks Keplera, w jaki sposób został wytłumaczony? No, paradoks Keplera został zapomniany oczywiście. Został ponownie odkryty przez Halleya, tego który XVIII-wiecznego astronoma, który odkrył kometę Halleya, która co kilkadziesiąt lat powraca w okolicy Słońca. I to też zostało zapomniane. I dopiero w XIX wieku niemiecki amator astronom, lekarz, jak mówi legenda, jadąc saniami w mroźną zimową noc do chorego, przyglądając się rozgwieżdżonemu niebu, zaczął się zastanawiać, dlaczego to niebo jest czarne, skoro jest tyle gwiazd i skoro wszechświat jest, ciągnie się do nieskończoności, więc tych gwiazd powinno być nieskończenie wiele. I dlatego do dzisiaj nazywamy ten paradoks paradoksem Olbersa, bo tak się nazywał ten niemiecki lekarz, albo paradoksem fotometrycznym. I ten paradoks jest rozwiązany w bardzo prosty sposób. Obszar, w którym możemy obserwować gwiazdy, jest skończony wskutek skończonego wieku wszechświata i skończonej prędkości rozchodzenia się światła. Czyli Kepler w zasadzie miał dobrą intuicję. Co prawda Kepler rozumiał, że wszechświat jest po prostu ma granicę, ma ścianę. My wiemy, że to tak nie jest, że to jest taki horyzont, tak jak
My widzimy horyzont nad Bałtykiem w odległości kilku czy kilkunastu kilometrów, ale to nie znaczy, że tam dalej nic nie ma. To po prostu obszar, z którego światło gwiazd do nas dochodzi, jest skończony i dlatego w nocy jest ciemno. I to ludzie zrozumieli dopiero w XX wieku. Podobnie jak to, dlaczego niebo jest niebieskie. Panie doktorze, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i mam dla Państwa komunikat sympatyczny. Otóż w czasie międzynarodowych targów książki będzie także wykład pana doktora właśnie na targach majowych 23 maja, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Zapraszam także na wykład majowy, to będzie wykład na temat cząsteczka i światło, wygłosi go pan profesor Waluk z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.